szczegółów tego kanału. Ja to organizuję jako logistyczny. Komandora macie tutaj przed sobą. W tym momencie oddaję was w ręce komandora. Już jest odpowiedzialny za cały spór. I wszystkie wnioski, skargi, że płyniemy pod górkę lub z górki, słuchajcie, to tutaj do komandora. Słońce za mocno świeci, też do komandora. Z tego mówiłem, że czapeczki z daszkiem się przydadzą. Pod słońce. Okazuje się, że teraz są dość rygorystyczne przepisy dotyczące nawet spływka, jak to wyobraźcie sobie. Dlatego dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy specjalne pismo dla nas przygotował, punktując co, taki spływ, jakie warunki taki spływ powinien spełniać. Spełniać to jest pewne nowe, bo myśleliśmy, że spływ to jak spływ, wystarczy otoczyć pod kartą, że tak powiem, instruktorską i ratowniczą, wszystko będzie dobrze. Natomiast okazuje się, zresztą to wszyscy wiedzą, że popłyniemy kanały żeglowne, trasów żeglowych. I to jest właśnie ogłoszone przepisami. Najważniejszy, zresztą obowiązujący przy każdej takiej imprezie, jesienno, późno jesienno, zimowy, najważniejszy warunek to taki, że płyniemy oczywiście sprzęcie asekuracyjne. Prosiłbym wszystkich o założenie kamizelek, dobrze by ją wypatrzyło, czy nie, no bo to jest warunek bezpieczeństwa. Poza tym, jeśli ktoś padnie, nie daj Boże, do wody, no to może doznać szoku termicznego i nawet najlepszy pływak się utopi. A oczywiście jest to szczególnie ważne, jeśli taki statek pływa. Na to nie liczę, bo w tej chwili pokażę, że maki, prawą stroną, jeśli coś się zbliża na horyzoncie, jakaś jednostka pływająca. Najważniejsze to te śluzy i największe zagrożenie dla nas. Śluzy, w śluzach wytwarzają się pewne wiry, ruchy wody i dlatego my będziemy z Robertem i z resztą kadry, którą zresztą zaraz przedstawię, będziemy wam mówić, jak się zachowywać w śluzie, dobrze? Bo to jest bardzo ważne, żeby te wiry wody nie opierciły kajaków, nie daj Boże, i nie go przewracały. Będziemy się po prostu trzymać burka w burce. To, że jest takie tracki, tak my to nazywamy. Jest to taka stabilność, będzie tak siedzieć w przodu, jako także pilot początkowy. Ryszard Kwiatkowski tam pogania. Ale tu nie ma żadnych utrudnień, oprócz śluz. Więc nie powinniśmy jakoś specjalnie zwalniać. Koleżanka jest młodą ratowniczką, którą szkolimy na naszych spływach, również takich trudniejszych dosyć. Więc dzisiaj chyba nie będzie miała pracy. Robert również instruktor, nasz organizator i logistyk tej wyprawy, instruktor ratownik. Wszystkimi papierami na prawie. Chyba powiedzieć, że nie. Prowadzimy dzisiaj jako ratownicy spływ nielegalnie. Gdy? I posiadamy uprawnień zawodowych. Jeszcze. Od maja tego roku weźmy nowe przepisy ratownictwa zawodowe. Musimy się szkolić jako ratownicy śródlądowi, ale niestety Królestwo Pomocy jeszcze nie robiło takiego kursu. A więc dwa lata, niecałe dwa lata po zajęciu tych terenów przez Prusaków. Pierwszy raz był Polski. Prusacy od razu rozpoczęli tę inwestycję. W ciągu półtora roku zbudowali ten kanał. Z tym, że pierwotnie on był węższy. To, co teraz widzimy, to jest przebudowa, poszerzenie, pogłębienie, które zostało wykonane do 1915 roku. Ale generalnie statki, różne krypy, barki pływają od 1774 roku. Kapitalna historia. Chociaż jak no właśnie, gdzie on? Do strony historycznej również się zabezpieczyliśmy. Gdzie jest nasz kolega? Mamy tutaj kustosza. Co ja na Muzeum Kanału Gdyńskiego, a więc pokażę nam wszystko i opowiem. Jest najlepiej poinformowany. I tam na zaproszeniu mieliście, to jest taki myk, na zaproszeniu mieliście ilość śluz dzisiaj przedmiotnych, tak?
ile było? 7 było. A ile jest na kanale? 12. Na tym odcinku. No nie ma problemu. Przepłyniemy dzisiaj 6. Płyniemy, przepływamy dzisiaj przez 6 śrus, które są czynne, przez które będziemy śluzowani. Natomiast jedną jeszcze zwiedzimy tak obok tego śluzę numer 6 na starym kanale. Kanał, który dzisiaj przepłyniemy, powstał w 1974 roku, ale dodać należy, że powstawał półtora roku, bo w 1972 mamy pierwszy rozbiór Polski, w 1773 już na wiosnę rozpoczęto budowę. Jednak tutaj pojawia się jedna taka dość ciekawostka, bo królem, który budował ten kanał Bydgoski, był Fryderyk II Hohenzollern. I ten człowiek uważał, że należy jak najszybciej zorganizować tą drogę wodną ze względu na słabość ekonomiczną naszego regionu. Chciał po prostu podnieść potencjał tej gospodarczy Bydgoszczy, jak i ziemi bydgoskiej. Co się stało? Otóż bardzo szybko wybudowano kanał Bydgoski w półtora roku. Był niestety od samego początku bardzo, bardzo tutaj nietrwały. Co chwilę rozwalały się śluzy, co chwilę dno się podnosiło. Zresztą, kiedy planowano pierwsze tutaj przepłynięcie barki tutaj z kanałem Bydgoskim, niestety, ale dno się podniosło, zrobiło się jedno wielkie bagnisko, które niestety trzeba było osuszyć i dopiero we wrześniu oczywiście otwarto kanał Bydgoski. Ale ja myślę, że po kolei, jak będziemy przepływali śluzami, będziemy sobie opowiadać troszkę informacji. Tutaj na słucho nie ma sensu, a tak przynajmniej będziemy urozmaicać sobie troszkę czas przy śluzowaniach, które są zdecydowanie bardzo ciekawe, ale przez kilka sekund, a później to po prostu to samo cały czas, tylko się po prostu podnosimy. Tutaj 6 śluz na kanale Bydgoskim. I teraz, dwie pierwsze podnoszą nas do góry, następne już bydgoskie, czyli Osowa Góra, Prądy, Krzyszkówko oraz Okole. Niestety tutaj schodzimy w dół, bardzo, bardzo widowiskowe śluzy z tego względu, że jedne z największych w naszym regionie. Tutaj trzeba wspomnieć, że będziemy się spuszczać, że tak powiem, o 7,5 ponad metra, tak więc to jest dość fajne uczucie, fajne przeżycie. No, i ile ty masz tych rekordów pod prąd już? 12. Bo dopiero co zrobił wełnę pod prąd. Dobra. No i jeszcze jedna osoba tutaj, która nam została. Ma dzisiaj urodziny. Pani Ania. Gratulacje, wszystkiego najlepszego.
1,5 metra w górę na razie. Ta śluza, nie tak jak wszystkie pozostałe, którymi będziemy płynąć, a czy może jeszcze dwie oprócz tego, nie została wybudowana na samym początku w 1974 roku. Ta śluza została dobudowana na początku wieku XIX przez Ernsta Konrada Petersona, czyli głównego, że tak powiem, inspektora kanału Bydgoskiego. Śluza, dzięki tej śluzie podniesiemy się o blisko 2 metry. Tutaj ze wskazań RZGW 1,91 m oficjalnie, ale to zależy wszystko od stanu, od poziomu wody. Jeśli jest wyżej u góry, no to po prostu o wyższą, tutaj o wyżej się podnosimy. Jeśli oczywiście niżej, to niżej. Ta śluza jest już duża, umożliwia transport dość dużych barek. To jest ciekawe. Może się wydawać, że jest mała, a w rzeczywistości różni ją od tych śluz bydgoskich tylko wysokość, bo po prostu jest tylko troszkę niższa, więc nie sprawia takiego wrażenia kolosa. To jest pierwsza ze śluz, którą dzisiaj płyniemy i tak jak powiedziałem, początkowo powstała w 1901, przebudowa w 1900 do 1915, bo tutaj trudno mówić o konkretnej dacie z tego względu, że wszystkie śluzy były budowane i tylko można określić na zasadzie, że ta śluza została uruchomiona w 1915, tak jak cały nowy kanał bydgoski, budowie kanału bydgoskiego. Oczywiście to jest olbrzymia liczba, ale ci ludzie doskonale wiedzieli, co idą robić, że to są bardzo ciężkie warunki, bo przecież tutaj nie było żadnych koparek ani spychaczy, tylko sama łopata i oczywiście taczka ewentualnie do pomocy. Na razie na tyle. Przesuwali do przodu, zatrzymali się to długo, długo, byśmy nie płynęli w drugą stronę. Tak, się tam na tamtej śluzie, tak, nie? Właśnie. Wow.
inspektoratu nadzoru dróg wodnych. No nie żarujmy. Nie ma wieku określonego. Nie ma? Nie. A czytałeś tą wytyczność? No ja robię zaraz weryfikację, nie? A muszę wejść na stronę. To? No. Byłem na stan line, słuchaj, płynęliśmy do Barcelony. Nie bujało, bo nie było zero wiatru, ale mnie poniedzierało. Do kabiny miałem problem. Dobry! No. Wyjmij te ręce z kieszeni, bo ci kurczę wieczone paznokcie pogryza. Fajne przysłowie na początek, nie? Nie wymieniłem baterii, cholercia. Oj, przepraszam, mi się dziewło. Ale fajnie, bardzo dobrze. Mi też akumulator zaraz zipnie. Za zimno. Śluza, na której się znajdziemy, nazywa się śluzą Józefinki. Tak? Już to wiemy. Śluza ta jest praktycznie identyczna jak ta, którą mieliśmy przed chwilą przyjemność przepływać i ma też około 1,83 metra, że tak powiem, podnoszenia nas, prawda? Miejscowość, w której jesteśmy, jest to miejscowość Występ, ale skąd nazwa Józefinki? W zeszłym roku się tutaj dowiedzieliśmy, chyba, tak? Ale jak to było? W zeszłym roku się dowiedzieliśmy, dlaczego Józefinka? Prawdopodobnie oczywiście, bo to też nigdy nie wiadomo jak to z historią. Jesteśmy na terenach, były terenach. No właśnie. Hej Józefa, dlatego Józefinka niestety. Moi drodzy, i teraz tak, ta śluza już istniała od samego początku i dopiero na jej drewnianych, że tak powiem, zgliszczach powstała najpierw nowa na początku wieku XIX, a później oczywiście ta, którą dzisiaj jesteśmy śluzowani i też uruchomiona została w 1915 roku. Śluza ta, podobnie jak tamta, ma już duże wymiary, które umożliwiają, że tak powiem, śluzowanie jednostek, które przekraczają co najmniej 400 ton. Oczywiście nie znaczy to, że mniejsze jednostki nie mogą płynąć. Wiadomo, my stanowimy mniejszą jednostkę. I teraz, tutaj czy ten tonaż jest tak istotny? Ja za każdym razem staram się powtarzać, że to co piszą w książkach, w dużych publikacjach, to jest jedna wielka bzdura. Nie ma czegoś takiego, że śluza może prześluzować statek do tonażu. To oczywiście chodzi o po pierwsze wielkość, o założenie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj znajomy barkarz mówił, że kanałem bydgoskim przeprawiał barkę, która miała 731 ton, co dla publikacji stanowi zagłoskę, ponieważ oni twierdzą, że 400 ton można tylko tutaj przeprawić, prawie tutaj dwukrotnie więcej. Jednakże chodzi o sam fakt, że rzeczywiście takie 400 rzeczywiście są tutaj przeprawiane, ale tak naprawdę chodzi o tą długość, o szerokość i zanurzenie. Jeśli jest wysoki poziom wody, oczywiście wtedy można jednostkę o większym tonażu przepuścić, bo do tej samej barki narzucimy po prostu więcej materiałów, prawda? I więcej, bardziej się zanurzy i większe, no ale to jak jest wysoki stan. Jak jest niższy stan, to oczywiście wtedy mniejszy tonaż może się tutaj przeprawić. I teraz tak wracając do tej starszej historii, to już mówiłem o Fryderyku. I teraz tak, teraz płyniemy na miejsce najwyższe, między tą śluzą, a śluzą Osowa Góra, tak naprawdę jest równia niż inna, Boże. Tutaj nie będziemy ani w górę, ani w dół, ani z prądem, ani prosto, tutaj taki delikatny. Jest, ale jest naprawdę nieprzeszkadzający. I teraz, jeśli to jest najwyższy poziom wody, to on musi mieć skądś właśnie tą tutaj proszę? Zasilanie, dokładnie. Bo zobaczcie, jak teraz by ktoś śluzał się w dół, to traci się wodę, prawda? Dlatego też trzeba mieć zasilanie i do tego chciałem
Zrobiliśmy to później, ale R3 wywołany ten. Płynie tak mniej więcej na 2/3 długości kanału między Osową Górą a właśnie nad tą śluzą. Płynie kanał górnonotecki, który od samego początku już istniał w planach. Aczkolwiek tak jak tutaj wcześniej była mowa, dopiero z tymi śluzami, które dzisiaj istnieją, powstał pod koniec wieku XIX. Ale od samego już początku służył jako zasilający. I teraz co do tego kanału. Oczywiście on wykorzystuje wody już z górnych partii Zodeki oraz też z Tula. I teraz... To nie jest dla mózgu. Piękną sylwetkę. Jak dla siebie. Tylko, że na przykład jak kotaminia. No przewracał się? No próbuję, ale ruszyła już. Widać, że jest rzadko używane. No teraz tak, no. Ale trzeba ją ruszyć, jak będzie się kładzie, ale... Ale później są... Słuchajcie, prosto i widzimy Bydgoszcz, moi drodzy. Jak jest mgła, to przynajmniej nie widać tej odległości. Człowiek nie jest spaliżowany, że to tak daleko. Ale teraz nie ma mgły tutaj i prawie widać Osową Górę znowu. Pamiętasz, co dowiedzą zgubić gdzieś? Bo ja nie wiem, czy oni to nie dokupili. Ale też Na szczupach, jak teraz byliśmy tutaj. Aha, słuchajcie, jeszcze jedna to ten. GPS. Informacja. Tutaj nad kanałem bydgoskim bardzo często odbywają się zawody wędkarskie. Właśnie na tym odcinku naprawdę setki czasami wędkarzy pojawiają się i łowią. Słuchajcie, no, ryby są tutaj takie same jak w Noteci, w Brydzie i w otaczających wodach. Dobra, ale się trochę zwolni, a teraz poczekamy na tą resztę. Ale się płynie. A się płynie. Ale wolniej płyń, bo nie słyszę. I pan mi wytłumaczył, jak mam prosto płynąć. Tak. Naprawdę. Chyba, że ktoś za mnie uderzy. Widać jakieś efekty. Robert, przerwę robimy gdzieś? Tak, robimy przed Osową Górą. Aha.
przy wpływie, wiesz, kanału Motockiego do Kreta kiedyś w telewizji numer 1 za jajka powiedział. Tak. Tak głupio gadał, że będzie przyszedł. Ale jak posłuchasz... Marzenki? Zaleskiego. Jakiego tam Zaleskiego masz? Mówi nie przyjmować, jeszcze jesień będzie długa. A ja, braciku, że wchodzę na ICM, to jest bardzo dobry powrót. Dzwonił, że coś mi się tam wydarzyło. Ale kupił sobie nowy kajak. A to jeszcze go nie widziałeś? Nie, był twój nowy, ale swoim. Wytarki. Ale on mi zaproponował, żebym go odkupił. Ja wiem, że ja potrzebuję kajaki, a nie łódki do wytarki. Normalnie są postawione wiaty, pod którymi są złożone podwórkę. Tam są stoły przymocowane, ławki, także w razie deszczu można się spokojnie siedzieć. Są toalety bardzo ładne. Pryszniców jeszcze nie zdążył, ale są w planie. Są tak. Teren, całe pole namiotowe ogrodzone, nie ma dostępu nikogo. Przecudnie. Jest tu w Lubianie to jest ogólnodostępne wszystko. No w Lubianie tak nie podobało. Znaczy ogólnie towarzysko tak, bo tam wiadomo swoja grupa i ten. Ale pod względem organizacyjnym... No Tomek, popatrz się tutaj. Jeszcze trochę Rysiu, bo mam... nie widzę nic, wiesz? Rysiu, do przodu trochę. Do przodu czy do tyłu? A to już teraz raczej do przodu. O, dobra. Ale Robert. Strasznie nie wyłapuje.
O Holender, paskudy. No coś tam macha skrzydłami z przodu, ale słabo widać. Dobrze by było, żeby w tą stronę leciały. Kanału, takie było stanowisko. No, kto ja? I czy wujek miał hutę tutaj, no. Nie? No opowiada. Jakiego rodzaju stali ten, wykorzystano z tego? Teraz tak, kanał górnotecki, wszyscy wiedzą o tym, że kanał zasilający dla kanału tam masz grupę. O nośności tego mostu nie opowiem, przykro mi panie tutaj ratowniku, niestety nie potrafię powiedzieć, z jakiej stali. Zakrzywienia.
do bydgoskiego odcinka. Warto wspomnieć tutaj, że bydgoski odcinek kanału bydgoskiego jest niestety, ale na glebach, które bardzo mocno przepuszczają wodę. Tak jak mówiłem, tu już niestety, ale trzeba było wykonywać specjalnie trzeba było umacniać dno, aby się nie podnosiło i aby nie przepuszczało za bardzo wody, ponieważ jak wiemy, kanał bydgoski ma za każdym razem deficyt tej wody. Na razie na tyle. Proszę ciebie, sklejane do ciebie popalnym asfaltem. Tak, no to głowa boli. A, ta stara. Thank you.